Przezorna Agnieszka Kaczorowska uciekała przed mediami. Nie dała nikomu dojść do słowa. Do tej pory Agnieszka Kaczorowska bardzo chętnie pokazywała się na ściankach i odpowiadała na pytania dziennikarzy. Uwielbiała przy tym zachwalać swoje życie i oceniać postępowanie innych osób. Od kiedy jednak w mediach pojawiła się informacja o tym, że małżeństwo aktorki przechodzi kryzys, wszystko się zmieniło. Podczas ostatniego publicznego wyjścia Kaczorowska nie chciała odpowiadać na pytania dziennikarzy. Szybko czmychnęła z powrotem do domu. Wieści o kryzysie w małżeństwie Agnieszki Kaczorowskiej nadeszły znienacka. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela od kilku lat uchodzili za jedno z najbardziej zgranych małżeństw w polskim showbiznesie. Zakochani dzielili się swoją codziennością na Instagramie. Chętnie pokazywali, jak wielkie uczucie ich łączy. Wydawało się, że świat, który kreują w mediach, jest idealny. Tym bardziej, więc wieść o kryzysie w małżeństwie Kaczorowskiej i Peli była dla wszystkich szokiem. Fanów aktorki najpierw zaniepokoił fakt, że na jednym z medialnych wydarzeń na początku października pojawiła się bez obrączki na palcu. Zaraz potem obserwatorzy wyśledzili, że usunęła z Instagrama część zdjęć z Maciejem Pelą. Plotki o rozstaniu małżeństwa potwierdziła jednemu z portali także osoba z bliskiego otoczenia pary. Ani Agnieszka Kaczorowska, ani Maciej Pela do tej pory nie potwierdzili oficjalnie informacji o zakończeniu związku. Podobno oboje czekają na pomoc prawników w tym zakresie. Kaczorowska i Pela, jak gdyby nigdy nic, pokazują w mediach swoją codzienność. Agnieszka nie zrezygnowała jednak z aktywności w mediach społecznościowych. Wciąż pokazuje, jak spędza czas z córkami. Na jej Instagramie nie brakuje także kadrów pokazujących jej obowiązki zawodowe. Maciej Pela także co jakiś czas wstawia zdjęcia z pracy. Ostatnio poinformował fanów, że wraca do prowadzenia zajęć tanecznych, czym wywołał wśród swoich obserwujących spory entuzjazm. Agnieszka Kaczorowska pokazała się publicznie. Odmawiała jednak wywiadów. Mimo całego szumu, który w ostatnich dniach pojawił się wokół Agnieszki Kaczorowskiej, aktorka postanowiła nie rezygnować z obowiązków zawodowych. W środowy wieczór pojawiła się na jednym z medialnych eventów. Niestety jednak konsekwentnie odmawiała udzielania wywiadów. Nie poświęciła ani chwili nikomu. Zajęła się tylko pozowaniem na ściance i promowaniem swoją osobą usług. Widocznie aktorka doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że większość pytań od dziennikarzy dotyczyłaby sytuacji w jej małżeństwie. Zapewne więc jeszcze chwilę poczekamy na to, żeby Agnieszka Kaczorowska odniosła się publicznie do informacji o kryzysie w jej małżeństwie.